nadzieję, że widzieliśmy tu paru piłkarzy, albo na razie kandydatów na piłkarzy, którzy w najbliższej przyszłości będą decydowali o obliczach dwóch naszych klubów występujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale to w tej dzisiejszej imprezie nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest ta atmosfera, wspaniała zabawa. Ogromnie się cieszę, że Łódzki Związek Piłki Nożnej włączył się w obchody 600 lat Łodzi, które świętujemy w tym roku. Jak widać, mecze jeszcze trwają. Myślę, że to, co bardzo zwraca tutaj uwagę, to jest pozytywny doping ze strony kibiców, którzy wspierają swoje drużyny i ogrom emocji, który towarzyszy najmłodszym zawodnikom. Prawdziwy piknik, takie święto dla tych młodych ludzi, bo mają możliwość zagrania na stadionie, na którym rywalizowała reprezentacja Polski Młodzieżowa, na którym będzie rozgrywał swoje mecze ŁKS. I myślę, że to wszystko, co dzisiaj zobaczyliśmy, tą sporą liczbę kibiców, to ogromne zaangażowanie i tą wielką radość z grania na tej płycie, to jest bezcenne. Myślę, że to jest kierunek, z którego nie powinniśmy odchodzić. Ja mam nadzieję, że ten turniej na stałe wejdzie już do kalendarza tych imprez wieńczących sezon w piłce młodzieżowej. Od dziecka lubiłem grać w piłkę nożną. Jakoś jak inni zaczęli grać w piłkę nożną, to ja też zacząłem, bo nie, jakby lubię ten sport. Nie wiem, lubię po prostu ten sport. Jest taki nieagresywny też, ale fajny też. Piłka nożna jest ogólnie bardzo fajnym sportem. Bardzo ją lubię, w wolnym czasie bardzo dużo gram w nią. Kiedy byłem mały, bardzo lubiłem ten sport, zapisałem się do klubu i potem przeniosłem się tutaj. Gramy z innymi zespołami, poznajemy jak grają i może kiedyś w meczu towarzyskim uda się zagrać też z tym zespołem i mniej więcej będziemy znać taktykę. Piękny jubileusz. Chcieliśmy też uhonorować trochę to, co się dzieje w Polsce, w Łodzi w czasie tego jubileuszu. I myślę, że to się udało. My tutaj dzisiaj mamy w tej chwili także piknik zorganizowany przez ŁKS. I ta ilość ludzi, rodziców świadczy o tym, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu eventy. I myślę, że to wspólnie z miastem będziemy chcieli realizować i robić już na stałe. Forma rywalizacji zewnętrznej w formie czy meczów, czy turniejów no zawsze jest uzupełnieniem procesu treningowego, jest bardzo, bardzo potrzebna, także no, po to trenują ci chłopcy, żeby też grać i rywalizować i podnosić swoje umiejętności. Pamiętajmy o tym, że tylko nieliczni będą mieli przyjemność jeszcze kiedyś tutaj zagrać na głównej płycie stadionu ŁKS-u czy stadionu Widzewa, a myślę, że to przeżycie zapamiętają wszyscy uczestnicy tego turnieju. To ich zachęci do tego, żeby jeszcze ciężej pracować, żeby jeszcze bardziej się starać, aby te swoje marzenia realizować i myślę, że to jest właśnie idea, która takim imprezom powinna przyświecać. Otrzymałem nagrodę Króla Strzelców. No i strzeliłem 9 bramek i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Otrzymałem nagrodę najlepszego bramkarza turnieju. Nie spodziewałem się tego, że ją zdobędę, no ale jestem szczęśliwy z tego bardzo. Kto taki zdziwiony? Zaskoczony? Uśmiechnij się trochę. Najlepszy zawodnik dzisiejszy. Ale co, nie czułeś tego? Nagrodę najlepszego zawodnika turnieju. Dostałem ją za dobrą grę. Turniej był bardzo fajny, bardzo mi się dobrze grało. Ciężko było dostać, dobrzy zawodnicy byli, ale starałem się bardzo i chciałem to wygrać.